Marcin Piwek z nami, promotor, organizator jutrzejszej gali Friday Boxing Night w Żyrardowie. Telewizyjny debiut i tak powiedziałbym mocny telewizyjny debiut, jak na chyba trzecią twoją ogólnie galę organizowaną, pierwszą tak mocno telewizyjną. Karta walk wygląda naprawdę, naprawdę dobrze i to pytanie takie oczywiste, tak? Czy ciężko było tych wszystkich pięściarzy nakłonić do tych pojedynków, bo one są naprawdę ciekawe i w wielu tych pojedynkach nie ma oczywistego zwycięzcy. Może zacznijmy od Alberta Sosnowskiego, który powraca, tak? Z Albertem była dosyć prosta rozmowa. Spotkaliśmy się na kawę. Zaproponowałem mu taką walkę, pożegnalną. W sumie na początku miała być pożegnalna i do tej pory jest jakby na dzień dzisiejszy pożegnalna. Po czym po 7 dniach Albert do mnie zadzwonił i powiedział, że z chęcią zaboksuje, że chce godnie pożegnać się z kibicami. Chce stoczyć ostatni pojedynek, zwycięski oczywiście. Dobraliśmy wspólnie przeciwnika, no i spotykamy się z nim w Żyrardowie, tak? Jeśli chodzi, najbardziej moim zdaniem, która walka, która najbardziej mi problemów stworzyła, była Dąbrowski-Kuliński, z tego względu, że Dąbrowski nie chciał boksować 6 rund, prawda? Że to był dla niego za krótki dystans. Ja znowu nie chciałem się zgodzić na 8 rund, z tego względu, że Kuliński ma tylko jedną walkę zawodową, tak? Nie jest przygotowany, nie przeszedł pełnego etapu przygotowań i nie jest przygotowany na 8-rundowy pojedynek. No, po krótkich negocjacjach stanęliśmy na tych 6 rundach i mamy naprawdę fajną walkę na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, no, że będzie super walka. Ja stawiam na Kulińskiego, ale no wiadomo, Norbert ma większe doświadczenie, tak? Ma więcej tych walk zawodowych, dużo więcej. I zobaczymy, jak to będzie. Ja, jeśli wygra Kuliński, otwiera mu się furtka, tak? Do boksu zawodowego. Jeśli przegra, to tylko straci zero, tak? W rekordzie. Nie ma nic do stracenia. Więcej ma moim zdaniem do stracenia Norbert niż Jordan, tak? W jakikolwiek sposób się zabezpieczaliście jakąś klauzulą rewanżową w tej walce z Norbertem Dąbrowskim? Bo rozumiem, że no jak przegra to gdzieś, Jordan Kuliński, jak przegra to gdzieś w perspektywie pewnie w przyszłości będziecie chcieli doprowadzić do rewanżu. Tak, to wszystko zależy, wiadomo, od przebiegu walki, jak to będzie wyglądało, jeśli będzie walka zacięta, tak, i równa i jeden z nich wygra na punkty i to nieznacząco, tak. To oczywiście, no, będziemy chcieli zrobić rewanż, bo na pewno to fajnie się następnym razem sprzeda, tak? Wszystko jest jakby do dogadania. Na dzień dzisiejszy myślimy tylko o tej walce jutrzejszej, tak? Żeby to fajnie wypadło i skończyło się wygraną Kulińskiego, bo jest naprawdę dobrze przygotowany. Zadbałem o jego przygotowania, mieszkał w Warszawie, 2 razy dziennie trenował, dobrze się odżywiał, więc wydaje mi się, że jest 100% gotowy na 6 rund. Ty jakby tworząc markę Fight Events mówiłeś, że będziesz szukał młodych talentów, będziesz szukał nowych twarzy do boksu zawodowego, ale czy te weryfikacje będą aż tak mocne, jak w przypadku teraz Jordana Kulińskiego od samego początku? No, te testy będą miały powiedzieć już po pierwszych 2-3 walkach, czy ten zawodnik gdzieś ma predyspozycję, czy nie, do boksu zawodowego? Tak to będzie wyglądało mniej więcej? To wszystko zależy od potencjału zawodnika, tak? Jordan na początku naszych rozmów od razu zaznaczył mi, że chce być mocno prowadzony, tak? Że on nie chce czekać, bo on ma w boksie amatorskim stoczonych około 200 walk amatorskich, 160 wpisanych w książeczkę około. Więc trafiła się taka okazja, tak? To szkoda było jej nie wziąć. Szkoda mi było z tego skorzystać, bo naprawdę, jeśli on wygra tą walkę, to będzie, no, będzie to jego, no, duży sukces zawodowy, tak? Będzie rozpoznawany i brany pod uwagę w boksie zawodowym i będzie już w tej czołówce wagi półciężkiej. Albert Sosnowski zapowiada, że to może będzie jego ostatnia walka, ale gdzieś, no, pamiętając o tym, że generalnie twoi zawodnicy są młodzi, jeszcze nie mają tak wypracowanych nazwisk, to domyślam się, że jeśli wygra, to prawdopodobnie będziesz go gdzieś namawiał na być może walkę wieczoru do swojej kolejnej gali. Dobrze myślę? Na dzień dzisiejszy nic nie zakładam. Zobaczymy, jak Albert się zaprezentuje na jutrzejszej gali. Zobaczymy, jak mu to wszystko wyjdzie. Wiadomo, jest trochę zardzewiały. Sam o tym zresztą mówi, że musi poczuć to, ten ring i na pewno te pierwsze rundy będą dla niego ciężkie. Zobaczymy. No, na razie na dzień dzisiejszy to jest jego ostatnia walka i tyle. No.
ewentualnie rozumiem, że jakieś inne, już bardziej znane nazwiska w walkach wieczoru, w kolejnych Gal Fight Events się pojawią, jeśli nie Sosnowski. No tak, no będziemy chcieli robić, wiadomo, żeby ściągnąć kibica na tą halę i przed telewizor przy przyszłych galach z telewizją Polsat. Będziemy szukać nazwisk już rozpoznawalnych, tak, na te walki wieczoru, a w innych walkach szukać tych młodych prospektów, których można będzie wypromować to walką wieczoru. Ostatnia gala Fight Events to był Żyrardów, ta piątkowa, to również jest Żyrardów. Zakładam, że gdzieś są jakieś plany na kolejne gale, to będzie dalej mniej więcej ten sam region, czy może inne miejsca Polski? No nastawiamy się na Mazowsze, logistycznie jest blisko, wiadomo, dla każdego. Mamy fajne miejsce, restauracja Champions, na ważenia, na treningi medialne. Dziennikarze mają, wiadomo, łatwiej dojechać. Więc nastawiamy się na Mazowsze. Oczywiście nie zamykamy się tylko na Mazowsze. Jak się trafi zorganizowanie imprezy poza Mazowszem, to oczywiście weźmiemy taką propozycję i wtedy będziemy organizować to w innych miastach poza Mazowszem. Na dzień dzisiejszy robimy Żyrardów. Chcę zorganizować w 2016 roku jeszcze jedną, dwie gale, bo wiadomo, jest ten termin napięty, piątkowy i sobotni, bo są też również inne grupy w telewizji Polsat, gdzie będzie ciężko się to przebić jakby, ale zobaczymy, jak to będzie. No. Na razie się skupiam tylko na jutrzejszej gali, a później będę myślał.